Drodzy widzowie, dzień dobry. Tutaj Zygi z Teksasu. Dziś w audycji razem ze Sławkiem Lernacińskim z Anglii, by kontynuować kolejne założone przez nas tematy. A dzisiaj będzie bardzo ciekawie. Sławku, witaj. Witam cię, Zygi, i witam wszystkich widzów. O czymżeż ciekawym dzisiaj chcemy powiedzieć, Sławku? Sztuczna inteligencja, która się łączy z transhumanizmem. Na ten temat będziemy rozmawiali. Wiesz co, myślę, że to jest bardzo ważny temat, dlatego że istnieje wiele niedomówień na temat sztucznej inteligencji. Z jednej strony bardzo mocno nam się promuje sztuczną inteligencję. Właściwie sztuczną inteligencję dziś promuje nam się na każdym miejscu. Nawet program, który ja dzisiaj się posługuję, ma w sobie zaszytą albo nie, tylko zamarkowaną sztuczną inteligencję. Oczywiście. Sztuczna inteligencja jednak, tak jak ty mi napisałeś w mailu, może być obosieczna, zarówno dla nas przyjazna, jak i nieprzyjazna. Oczywiście. Jak ona naprawdę jest i skąd się wywodzi, o tym dzisiaj porozmawiamy. I krótka odpowiedź na twoje pytanie jest, tak jak powiedziałeś, jest to broń obosieczna. Może być dobra, może być zła. Czyli sama technologia sama w sobie nie jest zła. Ja nie mam nic przeciwko technologii, tym więcej, wiesz co, Sławek, przyznam ci się do czegoś, ja jestem gadżeciarz. Ja lubię... To ja ci się też przyznam, ja też. Lubię dobry mikrofon, lubię dobrą myszkę, która by miała wiele, wiele dodatkowych funkcji. Lubię to. Ale jednak ja mimo wszystko od pewnego czasu, mniej więcej od 3 lat, zaczynam dostrzegać taką tendencję, ja widzę to po sobie, że zniechęcam się do projektów, jakie się pojawiają w świecie, które mają mi nałożyć sztuczną inteligencję jak kajdanki na moje ręce. I chcę cię zapytać, czy to jest tylko moja aberracja, czy też jednak mimo wszystko coś takiego się szykuje? Wiesz, w oparciu o to, co mówisz, to nie sądzę, żeby to był twój wymysł jakiś. Ja uważam, że jest to realne zagrożenie, ale tutaj musimy po pierwsze przybliżyć, czym jest sztuczna inteligencja. Pamiętajmy, że sztuczna inteligencja tak naprawdę z punktu widzenia ziemskiego to jest tak jakby lista poleceń do wykonania, które w odpowiedni sposób rozwiązują dane zadanie. Taką sztuczną inteligencją może być zwykła maszyna. To, że my teraz rozmawiamy przez komputer, przez internet, to jest też sztuczna inteligencja. Z tym, że ta sztuczna inteligencja, ona jest zaprogramowana do wykonywania pewnego zadania. Tylko i wyłącznie. Internet nie będzie mógł na przykład w jakiś sposób wejść do naszego domu fizycznie i na przykład wyburzyć nam jakieś ściany, cokolwiek. Tak, nieporządek. No i na odwrót, tak? My też nie będziemy mogli wejść w ten internet i to chociaż człowiek potrafimy zrobić duży bałagan w internecie. W każdym razie chodzi mi o to, że jest to świat wirtualny i fizyczny. I tutaj musimy rozgraniczyć. Natomiast sztuczna inteligencja, to niebezpieczeństwo, o którym mówimy, to jest to, co jest nazywane z angielskiego singularity, czyli osobliwość sztucznej inteligencji. I ten punkt osobliwości sztucznej inteligencji polega na tym, że sztuczna inteligencja nie potrzebuje już więcej człowieka do tego, żeby się rozwijać i żeby pisać programy do wykonywania poszczególnych kolejnych zadań. Jest na tyle inteligentna, że potrafi rozpoznać, że spotkała się z pewnym problemem, któremu nie potrafi stawić czoła, ale nie potrzebuje programisty po to, żeby znaleźć algorytmy potrzebne do rozwiązania tego zadania. I teraz, ponieważ sztuczna inteligencja, tak jak mówię, te wszystkie procedury, lista poleceń do wykonania musi mieć urządzenie, czyli siłę wykonawczą, przy pomocy której będzie wytwarzała pewne rzeczy i będzie rozwiązywała te zadania. Jeżeli są to zadania tylko wirtualne, to oczywiście wystarczy komputer. Jeżeli zadaniem jest na przykład wykopanie rowu na kabel światłowodowy,
który ma służyć na przykład do przesyłu internetu, no to wiadomo, że do tego potrzebne są maszyny. I to sztuczna inteligencja może też zarządzać, ale tak długo, jak ta sztuczna inteligencja jest zadedykowana do wykonywania jednego zadania, no ja uważam, że nie mamy się co obawiać. Natomiast i ja tutaj, tak jak powiedziałem ci w naszej rozmowie jeszcze przed nagrywaniem, ja już mam stworzony prawie cały artykuł na temat właśnie sztucznej inteligencji i tam opisuję, że różni naukowcy różnie wypowiadają się na ten temat, kiedy ten punkt osobliwości ma nastąpić, szacuje się między 2030 a 2070 ma to nastąpić, w tym okresie, w tym oknie czasowym ma to nastąpić, no i wtedy, kiedy to nastąpi, no to możemy się już zastanawiać, dlaczego. Aha. A ja mam pytanie. To znaczy, chciałbym nawiązać do tego, co przed chwilą powiedziałeś, o tym, że nie bałbyś się tego momentu do punktu osobliwości. Tak. Natomiast po raczej tak, ale ja chciałbym zauważyć, że zagrożenia, które płyną ze strony sztucznej inteligencji, są jakby dwojakiego rodzaju. Pierwsze to jest to, o którym powiedziałeś. Przekroczenie tego punktu spowoduje, że tak naprawdę nie jesteśmy potrzebni sztucznej inteligencji i sztuczna inteligencja może nie tylko sama siebie replikować, ale sama sobą zarządzać. Drugie zagrożenie, które widzę już w tej chwili, nim ten punkt przekroczymy, polega na, jakby to powiedzieć, nieuprawnionym użyciu sztucznej inteligencji wobec ludzkości. Inaczej mówiąc, do spowodowania na przykład systemu, uciekło mi słowo. To jest, wiesz co, bardzo ciekawe. Czyli Sławku, może być sztuczna inteligencja wykorzystana chociażby do zarządzania systemem totalitarnym wobec ludzkości, nie przekraczając jeszcze tego punktu, prawda? Więc mamy jakby oczywiście dwa zagrożenia. Wszedłem ci słowo, więc przepraszam. Nie, to jak najbardziej okej, na tym polega dyskusja. Odpowiadając na twoje pytanie, oczywiście, że coś takiego jest możliwe i ja tutaj przytoczę książkę Kai-Fu Lee. On mówi, co to książka nosi nazwę Chińska Dolina Krzemowa, zagrożenie związane ze sztuczną inteligencją. Ja to przetłumaczyłem na polski, bo książka jest po angielsku. On opisuje o czymś takim, o sytuacji, która ma miejsce teraz w Chinach. Chiny zainwestowały gigantyczne pieniądze i poprzez gigantyczne, ja tutaj mówię miliardy, dziesiątki miliardów dolarów, zainwestowały w rozwój sztucznej inteligencji. Jakie mają korzyści z tego? Wymierne. Te korzyści są tak gigantyczne, że widzimy, że w czasach obecnych Chiny wychodzą na prowadzenie, jeśli chodzi praktycznie o wszystko. Nawet już zaczynają podbijać kosmos, nie mówiąc już o gospodarce, nie mówiąc już o nadwyżce finansowej, jaką mają, która wynosi, nie wiem dokładnie na dzień dzisiejszy, ale wynosiła całkiem niedawno 1,2 biliona dolarów, czy coś takiego, i to biliona po polsku, czyli 1,2 tysiące miliarda dolarów. Także taką mieli nadwyżkę budżetową, dzięki temu oni mogą skupować, mogą po prostu narzucać swoją wolę światu. Wszystko to jest dzięki sztucznej inteligencji. I Kai-Fu Lee opisuje bardzo wyraźnie, w jaki sposób to nastąpiło. Co oni zrobili? Wiadomo, że kradzież własności intelektualnych w Chinach to jest na porządku dziennym. Oni nie uznają czegoś takiego i oni robią, co im się żywnie podoba, szczególnie w świecie zachodnim. Po prostu tam, gdzie pracują, po prostu kradną na potęgę własności intelektualne. Następnie przekazują to swoim ludziom w Chinach. Oni odpowiednio opracowują to w jakieś urządzenia. Następnie tak, i tworzą własną technologię, dzięki czemu po prostu wychodzą na prowadzenie. I dla nich nie ma świętości żadnej, jak prawa jakieś autorskie, czy coś takiego, nie. Dla nich to nie istnieje. Oprócz tego oni oczywiście wykorzystują, o czym też Kai-Fu Lee pisze, wykorzystują to na przykład do śledzenia, to jest, każdy z nas o tym wie, tego, co oglądamy.
na przykład w internecie, tego, co śledzimy, tego, co kupujemy, żeby na podstawie tego wytypować z dużym prawdopodobieństwem, przewidzieć nasze kolejne zachowanie w przyszłości. A co za tym idzie? Przewidzieć cały rynek, rynek zbytu oczywiście. Dlatego też, jeśli to, chodzi o ten rynek zbytu... Czy to tylko wyłącznie w tym celu, czy też są jakieś inne, bardziej ciemne cele? Na razie jest to wytworzone w tym celu, ale ja przejdę do tego później, dlatego że pamiętajmy, że Chiny, które chciały i mają taką naturalną tendencję do nominacji, ponieważ są krajem komunistycznym, czyli opartym na jednym tyranie, który zarządza wszystkimi, albo na partii, tak, który zarządza wszystkimi. Która też jest tyranem. Tak naprawdę doktor Salah. Tak, dokładnie tak. Dla sztucznej inteligencji liczy się produktywność. Jeżeli jesteśmy w stanie coś stworzyć, jeżeli jesteśmy w stanie coś ulepszyć, jesteśmy użyteczni. Jeżeli nie, dziękuję, do widzenia. I to jest wszystko. Program komputerowy, czy jakikolwiek, czy ludzki, musi być w stanie wykonać zadanie powierzone mu. Jeżeli nie jest w stanie tego zrobić, no to niestety wypada z gry, tak? I taki jest sposób rozumowania sztucznej inteligencji. Powróćmy teraz do doktora Sali. Doktor Sala mówi tutaj, że tak naprawdę Chinami zarządza ta sztuczna inteligencja i tak naprawdę ta partia, chińska partia komunistyczna też jest oparta właśnie na zarządzaniu sztuczną inteligencją, w co ja akurat wierzę, ze względu na to, że uwierzysz w to lub nie, Zygi, ale ja teraz natknąłem się na pewien dokument tutaj w Anglii, który opisuje ten system punktacyjny i nie uwierzysz, system punktacyjny będzie opierał się o zbieranie danych właśnie na podstawie tego, co ty robisz, co czytasz, co oglądasz, gdzie kupujesz, co kupujesz, gdzie jeździsz, z kim się zadajesz, rozumiesz? Na podstawie tego będzie typowane, jakim ty jesteś, na jakim poziomie jesteś obywatelem. To jest ten system punktacyjny, który już jest wprowadzony w Chinach. Tak? Na podstawie tego ty będziesz albo będziesz, uzyskasz kredyt w banku po to, żeby sprawić sobie przyjemność, albo kupić sobie coś, co jest ci potrzebne. Pojechać na wczasy zagraniczne na przykład, tak? Tak. Albo zostaniesz zepchnięty na margines społeczeństwa. Rozumiesz? I w tym momencie teraz, kiedy sztuczna inteligencja wchodzi w grę, może zostać wykorzystana do kontroli nad nami. Dlatego, że pamiętajmy, że sztuczna inteligencja, jeżeli ma odpowiednią moc procesorów, jest w stanie analizować, dokonywać analizy i syntezy danych w sposób błyskawiczny. Zważywszy na to, że mamy teraz ten machine learning, czyli te maszyny, które samouczące się, które same potrafią rozwiązywać pewne zadania wirtualne, tak, i same korygować swoje błędy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład tego MacBooka, z którego ja teraz rozmawiam, który jest oparty na M1, który jest super szybki, ale to naprawdę super szybki, to dzięki takim procesorom ta sztuczna inteligencja będzie w stanie analizować nas w ułamku sekundy. W ułamku sekundy będzie w stanie przewidzieć, co my będziemy chcieli powiedzieć, co my będziemy chcieli zrobić, czy jesteśmy źli, czy jesteśmy zadowoleni. Przecież mamy już te smartfony, które rozpoznają mimikę naszej twarzy, tak? Ja też mam takiego. Tak. Także wiesz, no tutaj, jeżeli weźmiemy pod uwagę te wszystkie aspekty, które łączą się z tą sztuczną inteligencją, no to sztuczna inteligencja wydaje się, że bierze górę nad nami, tak? I rzeczywiście może być wykorzystywana i jest wykorzystywana w celu kontroli. Tylko ci kontrolerzy... Tak, ale to, co powiedziałeś do tego momentu, jakby jest powiązane jeszcze z tym, że ta sztuczna inteligencja nie przekroczyła tego punktu osobliwości. Czyli zagrożenie nie płynie z niej samej, ale z jej używania przez naszych nadzorców. Tak, ale znowu widzisz, ja o tym też w artykule piszę. Ponoć my przekroczyliśmy punkt krytyczny, który prowadzi do osiągnięcia tej osobliwości i ponoć
od tego momentu, w którym my znajdujemy się teraz, już nie ma nic, co moglibyśmy zrobić, żeby powstrzymać osiągnięcie tego punktu osobliwości. No, chyba że będzie rozbłysk słoneczny. Nawet to może nie przynieść skutków, chyba że sztuczna inteligencja będzie oparta o technologię metaliczną, to co jest teraz, ale dlatego właśnie na przykład tworzy się to, co o czym Corey też mówił. Tak, dokładnie, dokładnie. Jeżeli tworzysz komputery biologiczne oparte na sieci neurobiologicznej, no to wtedy to jest całkiem inna bajka. Nawet sztuczny, nawet rozbłysk słoneczny może nie unicestwić do tego, wiesz, tej sztucznej inteligencji, ale tutaj wybiegamy już troszeczkę do przodu, dlatego że przed programem, przed nagraniem tego programu zadałeś mi pytanie o tą rasę sztucznej inteligencji, do której też później dojdziemy. OK? Z pewnością. Skoncentrujmy się na razie na technologii. Tak więc, ta sztuczna inteligencja używa tej technologii. I teraz wydaje się, że wszystko jest stracone, dlatego że no przecież sztuczna inteligencja jest znacznie szybciej od nas, znacznie bardziej inteligentna, dlatego że potrafi przetwarzać dane. Otóż, tutaj użyłem słowa dane i pamiętajmy, że paliwem dla tych wszystkich maszyn samouczących się są dane. Jeżeli tych danych nie ma, to maszyna nie potrafi się uczyć, tylko że paradoksalnie to jest, czym więcej danych, tym bardziej ta maszyna się uczy. Tak? I teraz zwróćmy uwagę na to, to jest coś, o czym ja też piszę w artykule, że tak naprawdę nasi genialni naukowcy, oni dochodzą do wniosku, że jeżeli odtworzymy mózg, to odtworzymy naszą świadomość. Otóż to nie jest tak. Nasz mózg jest narzędziem, który łączy nas z tą super wysoką świadomością. I to jest nasz mózg. I jeżeli my odtworzymy ten mózg... Myślisz, że oni o tym nie wiedzą? Ja myślę, że nie. Ja myślę, że oni nie wiedzą o tym ze względu na to, że... I o tym też piszę w artykule. Nie chcę tutaj zdradzać wszystkich szczegółów, jasne, o których piszę w artykule. Otóż ja uważam, że naukowcy świadomość starają się zdefiniować w kilku zdaniach. To jest tak, jakby zdefiniować w kilku zdaniach, wiesz, nasz cały wszechświat, który ja uważam osobiście, że jest świadomy, nie? I im się wydaje, że w momencie, kiedy zdefiniują tą świadomość, to tak naprawdę wszystko będzie grało. No nie. Nasze ciało ludzkie jest nieznane. Mózg ludzki nie jest do końca znany. My dopiero poznajemy. W jaki sposób my chcemy odtworzyć coś, czego jeszcze nie znamy? To jest dla nas, rozumiesz, nadzieja. Do czego zmierzam? Tak, no, to jest dla nas nadzieja. To znaczy, nadzieją dla nas jest jeszcze coś innego i ja też o tym piszę tutaj w swoim artykule. Powiem tylko tyle, że pamiętajmy, że to sztuczna inteligencja naśladuje nas, a nie na odwrót. My tworzymy sztuczną inteligencję na podstawie świadomości ludzkiej, a nie na odwrót. Czyli może implikacje są ogromne ze względu na to, że tak naprawdę sztuczna inteligencja potrzebuje nas bardziej niż my jej. No tak. Sztuczna inteligencja, jeżeli przekroczy ten punkt osobliwości, to wtedy rzeczywiście człowiek, który będzie chciał ją powstrzymać, żeby ona nie robiła pewnych rzeczy, no to stanie się wrogiem numer jeden. Jeżeli będą do tego środki, to zostanie wyeliminowane albo w sposób tymczasowy, albo w sposób permanentny, tak? I teraz należy tutaj dodać jeszcze jedną ważną rzecz. To, o czym mówiliśmy na początku. Sztuczna inteligencja nie jest ani zła, ani dobra, natomiast ludzie, którzy tworzą tą sztuczną inteligencję, mogą tworzyć ją z intencjami na przykład szybkiego rozgrywania wojen. Czy chcesz powiedzieć przez to, że taka sztuczna inteligencja, jak i jej twórca? Dokładnie to chcę powiedzieć. Dokładnie to chcę powiedzieć. Jeżeli chińska partia komunistyczna stworzyła sztuczną inteligencję, która ma za zadanie kontrolowanie i podglądanie nas, to ta sztuczna inteligencja będzie robiła dokładnie to i będzie rozwijała się właśnie w tym kierunku. I jeżeli będzie miała wystarczającą ilość danych i serwerów, na których te dane są przechowywane i które są ze sobą spięte w sieci,
no to będzie po prostu górowała nad nami, ale będzie wykonywała to. Natomiast jeżeli my wytworzymy sztuczną inteligencję, i to jest dla nas też nadzieja, która będzie pobudzała naszą ewolucję albo nasz rozwój intelektualny, duchowy, świadomość. Rozwój stosunków, tak, i świadomość też, no świadomość na tyle, na ile, dlatego że wiesz, że no, jeżeli no my nie wiemy, czym jest świadomość, to jak sztuczna inteligencja może wiedzieć? No i tylko my ją możemy wybudować, tą naszą świadomość. Tak. Ta świadomość, która będzie zbudowana przez sztuczną inteligencję, tak logicznie rzecz biorąc, może być tylko tak dobra, jak świadomość całego wszechświata. I nie może jej przewyższyć. To jest tak, jak ja to widzę, jak ja to rozumiem, ze względu na to, że, tak jak powiedziałem już poprzednio, ta sztuczna inteligencja bierze przykład z nas, a nie na odwrót. Oczywiście można argumentować, no tak, ale uczeń może przewyższyć mistrza. Tak, może, ale ja uważam, że jest to mało prawdopodobne ze względu na zasoby, które są potrzebne do wybudowania tak ogromnej świadomości, jaką jest nasz wszechświat. Mózg ludzki, tak, ale mózg ludzki, pamiętajmy, że jest urządzeniem, które tak naprawdę łączy nas z tą świadomością, a nie przechowuje jej. Mózg, i to jest ważne. Mózg nie jest świadomością. Dokładnie tak. Mózg jest tylko tak komputer, sam nie oblicza komputer. Powiedziałbym, komputer jak, nie jest internetem. Jak interfejs. Dokładnie tak. Komputer nie jest internetem, ale komputer umożliwia mi wejście do tego internetu i surfowanie. Tak, i jego moc obliczeniowa pomoże ci w tym surfowaniu, prawda? Tak, dokładnie. I tak samo jest z naszymi mózgami. Czym bardziej rozwinięty ten mózg, nie, tym większą, bardziej gęstą świadomość będzie w stanie zgromadzić w sobie. Zadaję sobie teraz pytanie, jak cię słucham. Skąd w ludziach takie parcie na budowanie sztucznej inteligencji i na jej rozwój? Skąd się to wzięło? Czy to jest cecha immanentna ludzkości, czy też nie? Otóż powiem ci to, z czym ja się spotkałem. Jedna sprawa, bo musimy przejść też do tej rasy sztucznej inteligencji, ale o tym będziemy mówili później, ok? Otóż moim zdaniem ktoś, kto zbudował sztuczną inteligencję, był kimś bardzo leniwym. Sam nie chciał wykonywać pewnych zadań i dlatego chciał je zautomatyzować. I o ile na początku, rozumiesz, pewne rzeczy mają sens, jak zautomatyzowanie na przykład, wiesz, rzeczy, które są wykonywane w sposób monotonny, przybijanie tam jakichś tam pieczątek, czy drukowanie, czy cokolwiek, o tyle na przykład już rozwój intelektualny, no moim zdaniem nie powinien być zautomatyzowany, dlatego że każdy z nas jest unikatowy. I teraz, w momencie, kiedy dana rasa, dany kolektyw stworzył taką sztuczną inteligencję po raz pierwszy, być może, tutaj mówię być może, nie przewidział, że dojdzie właśnie do osiągnięcia tego punktu osobliwości, dlatego że wszystkie algorytmy, które są zaszyte w tą sztuczną inteligencję, one powodują, że ta sztuczna inteligencja potrafi rozwiązywać coraz to bardziej skomplikowane zadania. I te zadania stanowią o jej rozwoju. Aż dochodzi do momentu takiego, kiedy wymyka się spod kontroli i jest wolna. Potrafi robić cokolwiek chce, pod warunkiem, że ma do tego narzędzia do wykonywania danych zadań. Nie? I to się bardzo ściśle łączy z transhumanizmem, o którym też piszę w swoim artykule, który my jako kosmiczne ujawnienie później opublikujemy w formie audio albo filmu. I w każdym razie dochodzimy tutaj do takiego momentu, w którym zastanawiamy się, co było pierwsze, jajko czy kura? Pamiętasz, no tak, to pytanie, które zadałeś mi przed naszym programem, tak? I teraz przechodzimy do tej rasy sztucznej inteligencji, tak? Bo sztuczna inteligencja, którą my produkujemy, ma jeszcze wiele do osiągnięcia, tylko to się będzie odbywało bardzo szybko. Natomiast jeśli chodzi o tą rasę sztucznej inteligencji, jak ty to nazwałeś? Animus. Ale ja na kanwie tego, zanim rozwiniemy ten temat, chcę powiedzieć takie moje spostrzeżenie, wiesz?
Kiedy, słuchajcie, 2 lata temu w marcu zaczęła się sławna historia z tym celebrytą. Globalną dolegliwością, tak? Tak. Wtedy miałem pierwszy raz takie wrażenie, że to wszystko zadziało się dzięki sztucznej inteligencji. Kiedy? Oczywiście. Kiedy otwarłem dowolną stację telewizyjną i wszyscy ci ludzie, nieważne jakiej rasy, jakiej płci, jak starzy czy jak młodzi, mówili tym samym głosem. Dokładnie te same teksty. To wyobraziłem sobie, wiesz, no wiesz co, mógłby to być jakiś Klaus, który kazałby im to powiedzieć, ale nie jest w stanie tego zrobić tak powszechnie, jak to zrobiono. To musiała być sztuczna inteligencja. Ja się zgodzę tutaj. Tak. Ja się zgodzę z tobą tutaj. Mhm. Dlatego, że wiesz, jeżeli pozwolisz, ja też tutaj w tym artykule, ja nie chcę na ten temat pisać, powiem ci szczerze, dlatego, że ja myślę, że każdy już wyciągnął wnioski. Ja zresztą powiedziałem w jednym z naszych odcinków, że ja uważam, że to zostało zrobione po to, żeby doprowadzić do tego, wiesz, wielkiego resetu, a wielki reset na czym polega? Na zbieraniu danych. Wiadomo, po co się zbiera te dane? Właśnie po to, żeby nas kontrolować. Kto zarządza tymi danymi? Sztuczna inteligencja. Także, wiesz, dla mnie to jest oczywiste. Zresztą, jeżeli my chcemy przeanalizować nasze genomy, nasz łańcuch DNA, który składa się z tam adenina, cytozyna, guanina i tam jeszcze inne te różne rzeczy, które w różnych kombinacjach tworzą te nasze aminokwasy, wszystkie białka, które łączą się ze sobą jeszcze w jakieś tam łańcuchy, które znowu stanowią o tym, jaki mamy kolor włosów, o ile je mamy, prawda, Zygi? W ogóle, tak. No i wiesz, czy ktoś byłby w stanie po prostu rozwikłać coś takiego? No nie, jeżeli nie mamy komputera, także wiesz, automatycznie. Jeżeli mamy algorytmy do rozwikłania czegoś takiego i mamy na tyle potężne komputery, to później będziemy w stanie z tego stworzyć inny organizm, dlatego że musimy przypomnieć tutaj ludziom, że nauka już chwaliła się, ja nie pamiętam kiedy, ale to było już prawie 20 lat temu, chyba 2002 czy 2003 rok, jakoś tak, kiedy, nie pamiętam kiedy dokładnie naukowcy chwalili się, że stworzyli pełną mapę naszego DNA, naszych genów, nie? Tak, tak, to było około 2000 roku. Mhm. No jakoś tak, czyli w tym momencie nasze komputery jeszcze nie były na tyle potężne, jak są teraz, a już tego dokonaliśmy. Mhm. Czyli możemy wyobrazić sobie, gdzie jesteśmy 20 lat później. Z tego też powodu, to co powiedziałeś, że sztuczna inteligencja była zaangażowana w to, ja jestem przekonany o tym, że nawet sztuczna inteligencja, zresztą nie tylko jestem przekonany, na to są dowody, że na tym, jak to się nazywa, Blue Mind, czy zapomniałem, tą stronę internetową też będziemy mogli podać pod naszym filmem, naukowe, badania naukowe są, opierają się o sztuczną inteligencję i do tego naukowcy się przyznają. Także wiesz, to nie są żadne czary-mary, to nie jest żadna tajemnica, także to, co o czym powiedziałeś, jest jak najbardziej prawdą i na to są dowody. Tak samo jak widzisz, chłopaki z The Edge of Wonder, Ben i Rob mówią, bo ja oglądałem też ich film na temat transhumanizmu, teraz jest dziecinnie proste przy użyciu komputerów, te, które mamy, żeby sprawić, że podstawimy moją twarz, ja będę mówił, mój głos oczywiście, w moim imieniu będzie mówiła sztuczna inteligencja, mało tego, to jeszcze ta sztuczna inteligencja stworzy taką mimikę twarzy, że ty będziesz miał wrażenie, że to naprawdę ja wypowiadam te słowa, dokładnie tak jak ja teraz robię. Także wiesz, także tak daleko to zaszło i to, mało tego, to można robić w czasie rzeczywistym, w locie. Ja nie muszę pracować nad tym godzinami czy tygodniami, tylko ja tylko zapodaję program i wtedy mam Zygiego i sztuczna inteligencja coś mi mówi i w locie przeinaczamy na przykład twoje słowa wraz z mimiką twarzy
I dzięki temu na przykład osiągamy jakiś tam pożądany efekt, że jakiś polityk powiedział coś albo nie powiedział czegoś, albo chcemy na przykład zatuszować, żeby nie powiedział właśnie tego. Mam także wrażenie, to jest już nagminnie, że tak się dzisiaj dzieje, wiesz, ale nie chcę mówić ani gdzie, bo jest to zbyt gorące. Ale mam wrażenie, jest zbyt że tak gorące. Się dzieje. Tak. Ale wiesz, szanujmy co, twój kanał. Tak. Chcę ci zadać jeszcze inne pytanie, bo skoro tak, skoro twierdzisz tak samo jak ja, że tym zarządzała już 2 lata temu sztuczna inteligencja, to jak się to stało? Czy mieliśmy już takich genialnych naukowców, inżynierów, którzy potrafili stworzyć tak wysoko ztechnicyzowaną sztuczną inteligencję, która tym zarządzała, czy też może ona tutaj cały czas była albo została przywleczona? Otóż ja ci mogę powiedzieć z informacji, na podstawie informacji, które ja zgromadziłem. Pamiętaj, że wszystkie wynalazki technologiczne docierają do nas z opóźnieniem co najmniej 20-letnim, co najmniej. Mówiąc do nas, masz na myśli cywilizację, powszechną cywilizację. Do ludzi. Nie, nie do cywilizacji, tylko do tych zwykłych, końcowych zjadaczy chleba. Tak? Co najmniej z 20-letnim opóźnieniem. Jeżeli my mamy teraz procesory, bioneurologiczne procesory, takie jak te M1, Apple'owskie, które są super szybkie, Możesz wyobrazić sobie, czym tak naprawdę dysponują naukowcy i te wszystkie tajne laboratoria, które pozostają całkowicie poza zasięgiem opinii publicznej. To jest twoja odpowiedź. Ja myślę, że ja nie muszę rozwijać tego tematu. Wiemy, że wszystko to, co było tworzone w NASA i to, co było wykorzystywane, jest bardzo super precyzyjne i tego typu rzeczy docierają do ludzi dopiero wtedy, kiedy wytworzy się nową technologię, znacznie przewyższającą tą, która istniała wtedy i która jest nadrzędna i kontrolująca do tej, którą wypuszcza się do ludzi. Rozumiem. Tak? Czyli na zasadzie takiej. Nikt nie dałby mi takiego komputera, jakim ja dysponuję, jeżeli nie można by mi go było zabrać. Jeżeli nie można by mi go było zhakować i kontrolować w taki lub inny sposób. Na tym polega kontrola. Kontrola polega na tym, że albo kontrolujemy wszystko, albo nie kontrolujemy nic. Jeżeli nie kontrolujemy nawet jednej osoby, to znaczy, że nie mamy pełnej kontroli. Ta jedna osoba, tak jak to mówił David Wilcock, jak ziarnko małe na pustyni, naukowo zostało matematycznie udowodnione, potrafi przeobrazić obraz całej pustyni. Nieważne, czy to ziarnko jest na samym szczycie, czy jest gdzieś wewnątrz, albo na samym spodzie. Ruch jednego ziarnka może zainicjować właśnie przeobrażenie całego krajobrazu pustynnego. I tak samo ma się z nami, z ludźmi. I ja przypuszczam, i ja nie jestem przekonany o tym, że właśnie do tego celu używa się sztucznej inteligencji, żeby kontrolować wszystkich z nas. Żeby kontrolować nas przy pomocy Google'a, Facebooka czy Metaversa, no tak, jaktokolwiek tak. To się teraz nazywa, to dziadostwo, przepraszam, jakkolwiek wiesz, to się tak nazywa to czuję teraz. Też. Zresztą chyba, chyba wielu z nas tak to czuje, że jest to właśnie w taki sposób używane. Ale ja dalej chcę podrążyć temat, skąd w nas oczywiście taki pęd do tej sztucznej inteligencji. Kto nam to zaszczepił? Bo chcemy sobie ułatwić życie. Tylko? Chcemy sobie ułatwić życie. Przypuszczam, że tak, dlatego że słuchaj, pamiętaj, Zygi, że światem rządzą pieniądze, tak? I teraz, ponieważ nasz system ekonomiczny opiera się o pieniądzach, my dla pieniędzy robimy wszystko, my zabijamy się dla pieniędzy, tak? Nie mówiąc o innych rzeczach, tak? Dla pieniędzy robimy wszystko. I teraz tak, zwróć uwagę, że żeby ktoś coś zarabiał na nas te pieniądze, no moglibyśmy zautomatyzować ten proces. Chiny są tutaj najlepszym przykładem. Chiny zaczęły na potęgę gromadzić dane. Chiny budują gigantyczne serwerownie z milionami petabajtów. Rozumiesz? I dzięki temu one gromadzą informacje na temat wszystkich.
Dzięki temu one zdają sobie sprawę, że będą w stanie dominować nad światem, dlatego że my uciekamy w świat wirtualny. I z tego też powodu to, o co się dopytujesz, dlaczego my to robimy, czy mamy to w sobie, my mamy w sobie pewne geny i pewien pęd taki do tego, żeby ułatwiać sobie życie, żeby zużywać możliwie najmniej energii, a uzyskiwać najlepszy wynik. To się nazywa sprawnością, tak jak masz sprawność maszyny. A sztuczna inteligencja do tego będzie najlepszym narzędziem, o ile nie obróci się przeciwko nam. Wiesz, ja uważam, że taki jest powód, wiesz. Z tym się zgadzam, natomiast wiesz, patrzę na to trochę inaczej, dlatego że ja nie widzę tego, znaczy owszem, ja widzę pęd do ułatwiania sobie życia, ale widzę też ludzi, wielu ludzi, którzy nie chcą tego robić za wszelką cenę. Na przykład, ale z drugiej strony mamy naszych mocodawców i to oni prą do tego, ażeby dziś sztuczna inteligencja zastąpiła wszystko. Dziś mają być wyrugowane takie zawody jak prawnik, jak nauczyciel, jak kierowca dużych ciężarówek i wiele, wiele innych zawodów, które są powtarzalne i nie są potrzebne. I nie widzę w tym jakby potrzeby tego nauczyciela, żeby samego siebie wyrugować z tego zawodu, ani potrzeby tego kierowcy ciężarówki, bo jeśli sobie aż tak bardzo ułatwi swoją pracę, to zniknie z rynku. Więc myślę, że to nie jest do końca uświadomione tak przez naszą cywilizację, ale raczej sterowane. I w tym się całkowicie zgadzam, dlatego że ci mocodawcy, tak jak powiedziałeś, ci te tak zwane elity, one dążą do, magiczne słowa, kontroli. Kontroli nad ludźmi. Pamiętajmy, że czynnik ludzki jest zawsze czynnikiem najbardziej nieprzewidywalnym. Jest to coś, co potrafi zmienić bieg historii, jest to coś, co potrafi odwrócić, przechylić szale na jedną albo drugą stronę. Stron walczących albo stron jakichkolwiek. I tak samo ma się sprawa tutaj i z nami, z naszą świadomością. Dlatego też wprowadzenie sztucznej inteligencji albo wprowadzenie świata w oparciu o sztuczną inteligencję będzie powodowało, że mamy bardzo wąskie ramki, w których się poruszamy i jest albo tak, albo nie. Mamy system, znowu procedur. Tak, tak, dokładnie. Mamy system, wiesz, poleceń i mamy, oczywiście może być sprawa precedensowa, no ale wtedy szukamy rozwiązania, ale raz, jeżeli przez to przejdziemy, tworzymy na tej podstawie prawo i nie potrzebujemy na przykład prawników, żeby rozpatrzyć, czy ktoś jest winny, czy nie. I nie potrzebujemy na przykład tej armii wszystkich ludzi, którzy bardzo często... Dowożą, zawożą, transportują, tak? Też, to też, tak, dlatego że po prostu to można zautomatyzować, nie? A co za tym idzie, my to kontrolujemy, bo tak jak powiedziałem, pamiętaj, że technologia ma to do siebie, że może być dana, ale może być zabrana, a przede wszystkim może być kontrolowana. To jest najważniejsze. Człowiek nie do końca. Ten czynnik ludzki jest zawsze pozostawia jest pewien margines błędu. Zawodny dla sztucznej inteligencji. Tak, tak. Dla nas jest to w jakiś sposób wolność, dlatego że my możemy podjąć zawsze inną decyzję niż tą, którą podjęliśmy poprzednio. Pomimo tego, że jest przyjemnie, pomimo tego, że jest fajnie, no to niestety, ale podejmujemy inną decyzję ze względu na to, że wiemy, że to nie doprowadzi nas do niczego, poza na przykład nałogi. Na przykład nałogi. Załóżmy, ktoś pozostaje w jakimś nałogu. Ten nałóg powoduje tam jakieś połączenia, to znaczy dany człowiek stworzył jakieś połączenia w mózgu, które wymusza na przykład produkcję endorfin czy jakichś innych odczuć, które są powielane nagminnie i dzięki temu człowiek jest uzależniony i po prostu fajnie mu, tak? I potrafi się wyluzować, zrelaksować. No dobrze. Ale przychodzi pewien czas, kiedy ten człowiek myśli, dobrze, mam to, ale mi to nie jest potrzebne. I to jest ta świadomość. Czy komputer byłby w stanie to zrobić? No nie, dlatego że jeżeli jest coś przyjemne,
no to powielamy to, tak? Mhm. I to jest właśnie ten czynnik ludzki, który stanowi o tym, że my naprawdę możemy nagle z sytuacji beznadziejnej stworzyć dla nas sytuację genialnie wspaniałą do naszego rozwoju. I możemy to zrozumieć, możemy sobie to uświadomić. I ja przypuszczam, że to jest największa bolączka właśnie tych elit na tych mocodawców, którzy starają się nas, wiesz, kontrolować w jakiś sposób, nie? I jeżeli wyeliminować to, co nie udało się przy pomocy modyfikacji genetycznych, nie udało się wyeliminować, na przykład tak jak Wilcock mówi, że początkowo chciano wyeliminować nasze trzecie oko, nasz ten pineal gland, czyli szyszynkę, nie? Tak. Wtedy my byśmy stracili całkowicie, bezpowrotnie umiejętności, zdolności zdalnego widzenia, albo wychodzenia z ciała, albo no to, co się nazywa remote viewing, nie? No tak, tak. Ale dalej się kombinuje, dlatego że przecież nie tak dawno Bill Gates mówił o tym, że bardzo usilnie dalej pracują nad znalezieniem genu Boga, który ma nas prowadzić prosto do naszej świadomości, i on jest zbyteczny, dlatego że ten gen powoduje nasz rasizm religijny, prawda? Więc należy go wyeliminować pod płaszczykiem rasizmu religijnego. Ale ja chcę w tym momencie cię zapytać... Dobrze, osobny temat, tak. Tak, to jest osobny temat. Chcę cię zapytać o taką rzecz. Ja ci zadałem takie pytanie w mailach, które wymienialiśmy między sobą. Czy David Wilcock albo też Corey Good mają swoje opinie na temat sztucznej inteligencji? Oczywiście. Oczywiście, ja już mówię to. O ile sztuczna inteligencja, która jest rozwijana przez nas, może być w jakiś sposób przewidywalna, o tyle to, co powiedziałeś, ta sztuczna inteligencja, rasa sztucznej inteligencji, czyli ten sygnał sztucznej inteligencji, o którym Corey mówi, jest całkowicie nieprzewidywalny. Możesz to rozwinąć? Ten już oczywiście. Sygnał sztucznej inteligencji jest tak jakby upakowaną informacją na temat możliwości danej sztucznej inteligencji i tego, co ona jest w stanie osiągnąć i zrobić. I teraz z tego, co Corey mówił, ta sztuczna inteligencja, ona ponoć pochodzi, rasa tej sztucznej inteligencji, ten pierwotny sygnał pochodzi z innego wszechświata. To jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą i do tego też wrócę. Dlaczego on się znalazł, tak? Ten sygnał rozprzestrzenia się, ale z powodu tego, że jest falą elektromagnetyczną, nie potrafi rozprzestrzeniać się szybciej niż prędkość światła, chyba że podczepi się pod cywilizację albo kolektyw, który dysponuje na przykład technologiami poruszającymi się z prędkościami nadświetlnymi. I dzięki temu używa ich jako naczynia nośne do tego, żeby rozprzestrzeniać się. Ten sygnał ma takie właściwości, że potrafi podłączyć się do każdego pola bioenergetycznego, bioelektrycznego, które wytwarzają wszystkie żywe istoty, a także materia, jak na przykład nasza Ziemia, Słońce, jakakolwiek planeta, galaktyka. Każde zwierzę to ma i każdy człowiek to ma. Ten sygnał potrafi zostać zahibernowany i czekać na to, aż dana cywilizacja osiągnie pewien poziom technologiczny, dzięki któremu będzie można przejąć kontrolę nad daną cywilizacją. Dlaczego jest to takie ważne? Otóż teraz musiałbym poruszyć to, o czym przeczytałem, tak jak mówię, to była Biała Księga, chyba Ramty, jeśli się nie mylę, nie? Otóż tam była taka przypowieść, że był człowiek, który osiągnął wzniesienie. Wzniesienie mam tutaj na myśli, osiągnął pewien poziom świadomości i ten poziom świadomości stanowił o tym, że on manifestował dokładnie wszystko, co chciał. Jeżeli chciał wyciągnąć z jeziora jakąś tam rybę, to po prostu wystarczy, że pomyślał, wyciągnął tą rybę. Jeżeli chciał mieć pogodę taką, to miał, wszystko miał to, co chciał. I to jest największa pułapka właśnie na ten etap, do którego my teraz zmierzamy.
dlatego że my możemy rozleniwić się na tyle, żebyśmy nie chcieli robić nic innego, tylko i wyłącznie pławić się w tej błogości świadomości i nie podążać naszą ścieżką ewolucyjną. I teraz ja słyszałem, że czytałem i nie pamiętam już gdzie, ale czytałem na ten temat, że ta sztuczna, tak jak powiedziałem ci przed naszym nagraniem, tak samo jak my ludzie współpracujemy ze sobą, tak samo również i wszechświaty współpracują ze sobą. I jeden wszechświat prawdopodobnie poprosił inny wszechświat o wprowadzenie tej sztucznej inteligencji po to, żeby wymusić na nas tą ewolucję. Dlatego, że jeżeli my byśmy utknęli w tym punkcie świadomości, gdzie my wszystko manifestujemy, nie ma nic złego, nic nie zmieniamy, bo po co mamy zmieniać? No to jest logiczne. I ta sztuczna inteligencja, ten sygnał, ta rasa sztucznej inteligencji została wprowadzona do naszego wszechświata właśnie po to, żeby pobudzić naszą ewolucję, czyli dla naszego dobra. To jest teoria, ale dla mnie brzmi ona bardzo logicznie. I wiesz, i teraz z jednej strony ten sygnał tej sztucznej inteligencji potrafi tak naprawdę z tego, co Corey mówi, zawładnąć całymi galaktykami. I z tego, co on mówi, jeżeli istoty, które mieszkają w danej galaktyce, na danej planecie, nie są uważne i ostrożne, żeby same się rozwijać i same na przykład rozwiązywać swoje problemy, tylko uciekają się do sztucznej inteligencji, zastanów się, jakie to ma konsekwencje. Jeżeli sztuczna inteligencja rozwiąże jeden problem, dziesiąty, setny, milionowy, co się okazuje, tak, po co mi taka istota, która nie potrafi rozwiązywać swoich problemów? Taka rasa znika. Rozumiesz, nie? I to było to było wprowadzone ponoć właśnie w tym celu. Ale wiesz, i to ma sens dla mnie. Ja to tak właśnie czuję. I kiedy przyszedł moment, wiesz, kiedy ogłoszono pandemię, ja byłem wtedy w Corpus Christi, opowiadałem już o tym, ja byłem wtedy w Corpus Christi z przyjaciółmi z Polski, siedzieliśmy oceanem i przychodzi SMS od prezydenta ówczesnego, pana Trumpa, że zatrzymuje wszystkie samoloty i ten świat się kończy, nie? I powiem ci, że tak, to było trochę jak déjà vu, a trochę jak taki punkt oświecenia. To jest ten moment. Ja to tak poczułem. To jest ten moment, w którym zdecydowano kopnąć nas w tyłek, inaczej mówiąc, to co ty mówisz, prawda? Żebyśmy my w końcu wzięli odpowiedzialność sami za siebie. Ja to tak. A nie oglądali durnoty w telewizji. Oczywiście, dokładnie, że tak. Oczywiście, to jest proces, przez który każdy musi przejść. Tak, tak. Więc ja to odbieram. To jest proces przez... Bardzo pozytywnie całą tą sytuację, mimo że, i tutaj może się wielu ze mną nie zgodzić, albo poczuć się urażonymi, bo przecież zmarło wiele osób z tego powodu. Tak. Zginęło już wiele ludzi na wojnach różnych z tego właśnie powodu. Ale słuchajcie, to są niezbędne lekcje, z których musimy wyciągnąć właściwe wnioski. Po prostu nie da się inaczej. To jest tak jak z wrzodem na plecach. Słuchaj, no nie możesz go hodować wiecznie. No kiedyś musisz go wycisnąć. Tak. Przepraszam za to porównanie. Ale słuchajcie, musimy dojrzeć i wyjść z tej piaskownicy i przestać walić się łopatkami po głowach, oskarżając siebie nawzajem. Bo my jesteśmy... Że ty się nie zmieniasz i dlatego ten świat jest taki. Dokładnie tak, dokładnie tak. No. No dokładnie, ja się też tutaj z tobą całkowicie zgadzam, Zygi. Czy chciałbyś dodać proces, coś przez który... do naszych opowieści o sztucznej inteligencji, bo za nami już prawie 50 minut. Ojej, czas szybko leci. Dobrze. To, przez co teraz przechodzimy, jest procesem bolesnym, niekomfortowym, ale jest nam bardzo potrzebny i to ma pobudzić nas do myślenia, do zmiany. Pamiętajmy, zmiana zaczyna się tu. Jeżeli my będziemy obracali się, oglądali się na innych, do niczego nie dojdziemy. Naprawdę. Zmiana zaczyna się od nas samych. Jeżeli to jest 50 minut, to ja tym optymistycznym akcentem zakończę ten chyba odcinek, dlatego że wiesz, że no już...
Wiele by jeszcze można mówić na ten temat. I wiele. Ja bardzo lubię ten temat. Ja się zagłębiałem w ten temat wielokrotnie i wiem, że jeszcze zostało wiele do omówienia, ale te nasze odcinki kiedyś się muszą skończyć, więc bardzo, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jednocześnie chcę powiedzieć... Ja też Ci dziękuję. Kochani widzowie, jeśli macie jakieś pytania, czy też własne rozeznanie w tym temacie, napiszcie do nas. Napiszcie albo w komentarzach, albo na maila. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, a Tobie, Sławku, za to, że zechciałeś przyjść dzisiaj do mnie do studia. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie i dziękuję widzom za uwagę. Bądźcie z nami, my jesteśmy z Wami, ale pamiętajcie, zmiana zaczyna się tutaj, nie tam. Tak jest. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Trzymajcie się. Cześć.